Ale zimno jest, zimno. Tam są góry, takie fajne, peruwiańskie Andy. Ja przed chwilą się zaklinowałem w toalecie, nie mogłem wyjść. Paranoja. Tutaj takie na zewnątrz są jakieś w przybudówce. Jesteśmy po śniadaniu, a jaki jest plan? Właśnie jedziemy na góry tęczowe, tym razem na Palcoyo. W tamtym roku byłem na Winikunca, a teraz będzie Palcoyo. 4900 metrów, także zapraszam. Wystryk czeka kupę i trzy genialne mosty, każdy inny, ten kamienny, a ten tutaj wiszący, w stylu inkaskim. Dobra, będę przechodził po nim teraz. O kurczę. Świetnie. Świetna sprawa. A cała wycieczka, jak zwykle, młodsza ode mnie co najmniej o połowę. Także nie bójcie się podróżować w moim wieku. Wszystko można. Kondor. Wyłącz ten silnik. Wyłącz ten silnik, chłopie. Czeka coupé. Takie fajne małe miasteczko tutaj. Droga wyboista, ale jesteśmy. Ponad 4000 metrów. Tam u góry jest śnieg. Bienvenidos al Montaña de Colores. Już czuję wysokość, kurczę no. Jest i grupa młodych ludzi. Także cóż, śmigajmy. Wieje, troszkę wieje. Tak jak zawsze. A tam także mamy troszkę śniegu. Zapowiada się ciekawie. Póki co jeszcze nie ma takich typowych właśnie tutaj tych gór tęczowych. Ale już za moment coś będzie. 4500 metrów wysokości. Tutaj mamy ledwo co trzy kolory górskie. Ale idziemy dalej. Przynajmniej będzie tak zwany Stone Forest, czyli kamienny las. I gdzieś tam właśnie jeszcze drugi punkt widokowy. Tylko tak troszkę mamy mało czasu, 2 godziny, żeby tutaj wrócić. To mało. 4500 metrów wysokości. A Stone Forest to jest wysokość około 5000. To jest tam. I to jest wersja opcjonalna. Można wejść albo nie. To wszystko to są skały osadowe, które na skutek ruchów tektonicznych ułożyły się właśnie w takie różne dziwne, fajne kolory. Wygląda to wszystko niesamowicie. Cała ta okolica, te wszystkie góry. Jest i śnieg oczywiście tutaj. Musi być śnieg. A tam już Stone Forest, kamienny las. Bardzo ładne ujęcie teraz. Jednak wysokość robi swoje, rozrzedzone powietrze, ponad 4500 metrów, przede mną 5000, ale czy tam wejdę? Nie wiem, zobaczymy. To jest tam kamienny las. Ta część gór tęczowych może nie jest taka popularna, nie ma aż tak dużo ludzi, ale i tak cały czas wchodzą mi w kadr, niestety. Są lamy i są alpaki tutaj. Lamy i alpaki. No tak, troszkę się ciężko oddycha na tej wysokości. Jest troszkę ciężko, ale nie jest tak źle jeszcze. Zobaczymy, co będzie dalej. Wyżej. Lekko nie jest, ale cały czas do przodu. Do góry. Tak trzeba. Żadnej litości, żadnego odpoczynku,
non-stop do góry. Jest tam już to, co kocham. Widzicie? Te ośnieżone góry. Ale się oddycha ciężko. Ja pierdzielę. Ale pięknie jest. Pięknie, ledwo co mówię. A tam jeszcze wyżej można wejść. Ogień, żywioł, krajobrazy, moc. Jest moc. No jest moc. 5000 metrów nad poziomem morza. Oczywiście śnieg. Śnieg musi być. To podstawa na tej wysokości. I kamienny las tutaj wszędzie. Kamienny las. Takie piękne widoki, że głowę urywa. Po prostu kosmos. Kosmos. Ta największa góra to Ausangate. Tam także są trekkingi do laguny, ale nie w tym roku, moi drodzy, nie w tym roku. Może w przyszłym, zobaczymy, jak tam z kondycją będzie, ale póki co tutaj jest taki krajobraz. Jest taki krajobraz, jest takie pomieszanie z poplątaniem. Ten kamienny las i te tęczowe góry. No ja wiem, więcej kolorów jest na Winnikunce niż tutaj, ale mimo wszystko to też warto zobaczyć. Na Winnikunce byłem rok temu, także polecam filmy z tamtego roku. Moc i potęga i będę to powtarzał cały czas, bo miejsce, no sami widzicie, bezbłędne. Dziki zachód, kurczę no. Mówili do Peru jedź, będzie gorąco, będą ukropy, a tutaj śnieg. O, zamarznięty jest, jak skała, taki twardy. No, z tej strony to już takie typowe góry tęczowe. Bez kolorów, jeszcze takich 7, tylko 3, ale są. No i dziki zachód. Dziki zachód wszędzie. Zupełnie inaczej niż Winnikunka. Zupełnie inaczej. Czy lepiej, czy gorzej? Po prostu inaczej. Te skały tutaj po prostu robią taką robotę. Jestem tak zachwycony. Ja się często zachwycam, ale w tym miejscu też było wyjątkowo. Za użycie drona, oczywiście opłata 50 soli. Za wstęp do parku 15. No ale to nie są jakieś tam duże kwoty. Także trzeba korzystać, jeżeli można. Tutaj jeszcze jest inny świat, prawda? Inny świat, inne miejsce, inny krajobraz. Ale mimo wszystko to w dalszym ciągu góry tęczowe. Tamta góra ma wysokość 4800 metrów. To jest nasz drugi punkt. Albo trzeci w sumie już. Tutaj się robi już kosmicznie. I właśnie będę stąpał po tych wszystkich kolorach. Będę stąpał po kolorach. I wejdę tam na punkt widokowy. Jestem tutaj na kolorach. Stoję. Na tych kolorach właśnie stoję. Och. Ciężko jest trochę. Druga góra jest tam. Ale za mną, pode mną są także kolory. I tylko zmieniają się kolory.
zielony, żółty i czerwony, dokładnie. Tam jest kamienny las, tam wszędzie naokoło góry tęczowe. Jest pięknie, pięknie jest. Zawiewa teraz, ale kurczę, to wszystko jest warte tych krajobrazów, tych widoków i tych gór. Kocham Peru, kocham góry i faktycznie jest mało ludzi. Tutaj jest mało ludzi, jest mi szkoda. Bo miejsce myślę, że ciekawsze niż tamto. Tamto jest zadeptane. Tam po prostu są tłumy. Tłumy, stragany, bazary, setki autobusów o tej samej porze. No tragedia. Tam do zdjęcia się czeka godzinę chyba. Hej, pokaż się. No, fajnie. Super. Biegnę do banio. Restauracja z lunchem jest czynna tylko do godziny 14, także co, to my musimy tutaj zapieprzać? Tylko 2 godziny na oblecenie tego wszystkiego? Ale mimo wszystko 5000 zrobiłem. 5000 zrobiłem dzisiaj i wydaje mi się, że rok temu w Nikunka była o wiele cięższa do wejścia. Tam było tylko 5080, czyli niewielka różnica. No ale tutaj dałem radę. Tutaj dałem radę i to źle wróży na przyszłość, bo chyba będę robił kolejne 5000-niki w Peru za rok może, także dobra, oni tam gdzieś schodzą. Ja musiałem biec do toalety, bo no życie. I będziemy jechać teraz na obiad, a później wracamy już do Cusco. Ale zanim pojedziemy, to jeszcze widok na dolinę. I tam wcześniej miałem już tak głos darty, że nie mogę mówić, także wybaczcie pewne niuanse fonetyczne i tak dalej. Ale już jest okej. Okay. To z wrażenia. Wróciliśmy do Cusco już. Ta droga, która prowadziła od Palcoyo, niesamowita. Ogromne góry, wielkie skały, kanion. Zupełnie inna trasa niż ta, która prowadzi na Vinicunkę. Tam była zupełnie inna traska. Dobra, teraz idę odebrać pranie i może pójdę na masaż znowu, także chodźcie ze mną. To już kolejny dzień i na dzień dobry zupka. I do tego bogato zdobiony omlet z frytkami, z ryżem i z jakąś sałatką. Omlet jest z szynką bodajże. Zapłaciłem tylko 7,5 sola, czyli jak za darmo. A dzisiejszy dzień w takim szybkim, telegraficznym skrócie, ponieważ muszę tutaj załatwić parę rzeczy, także spędzę cały dzień w Cusco. Także cóż, oddałem kolejne rzeczy do prania, zjadłem śniadanie. Później pójdę do muzeum Machu Picchu, kolejny masaż i no i zobaczymy co tam dalej. Jeżeli coś będzie ciekawego, to po prostu dogram i jakby co, to się żegnam, a jak nie, to jeszcze coś będzie. Potężna makieta Machu Picchu w muzeum Machu Picchu. Imágenes religiosas portables. Las festividades eran